Coraz więcej mówi się o przyspieszonym trendzie wzrostu cen mieszkań deweloperskich. Mówi się już nawet, że te wzrosty pozostają na granicy tworzenia bańki spekulacyjnej. Z danych portalu rynek pierwotny.pl wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy na 6 głównych rynkach nieruchomości kraju cena metra kwadratowego mieszkania deweloperskiego wzrosła średnio o 8%. Jest to mniej więcej połowa całkowitego wzrostu, jaki zanotowaliśmy od początku boomu na pierwotnym rynku mieszkaniowym, który, przypomnę, rozpoczął się dokładnie 5 lat temu. Niewątpliwie więc mamy do czynienia z przyspieszonymi wzrostami, które być może ulegną dalszemu przyspieszeniu. Pojawiają się coraz częściej prognozy, które zapowiadają wręcz przyspieszenie tych wzrostów do 10, a nawet kilkunastu procent w roku. W tej chwili zdecydowanie brakuje jednoznacznych przesłanek, które by świadczyły o tym, że rynek w przewidywalnej przyszłości może się załamać albo wręcz może w dalszym ciągu trwać w stanie prosperity. Oczywiście rynek mieszkaniowy jest, tak jak każdy rynek, rynkiem cyklicznym i kiedyś obecne ożywienie się skończy. Natomiast w tej chwili bardzo trudno jest przewidzieć to, co wydarzy się na rynku, nawet w perspektywie najbliższego roku.